Cześć. Dzisiejszy odcinek Czerwonego Widma będzie inny od pozostałych. Otóż jesteśmy świadomi, że u wielu osób socjalizm czy komunizm może budzić negatywne skojarzenia. W głowach wielu ukuł się obraz komunizmu jako umęczonych robotników pod totalitarnym butem, cenzury, kolejek, kartek na mięso i baryzmów, różnego typu absurdów. My jednak wierzymy w prawdziwość powiedzenia, że wszyscy są socjalistami, ale jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą. Dlatego dzisiaj postaramy się obalić jak najwięcej mitów związanych z tymi zagadnieniami i zrobić taką pigułkę wiedzy podstawowej od Organizacji Czerwonych i Akcji Socjalistycznej. Na pytania odpowiedzą Mateusz Binias z Czerwonych i Tosia Lewi z Akcji Socjalistycznej jako reprezentacja współczesnych socjalistów właśnie, a zadawał pytanie będę ja, Michał Tomasik. Witamy serdecznie. Cześć. Także zapraszamy i jak zawsze z czerwonym pozdrowieniem. Cały sens tej naszej dzisiejszej rozmowy opiera się na wyjaśnieniu, dlaczego uważamy, że socjalizm jest dobry. Co jest takiego dobrego w socjalizmie? A właściwie na wyjaśnieniu tego, co chyba wielu osobom umyka, co jest złego w kapitalizmie? Dlaczego chcemy się pozbyć kapitalizmu? Pytanie jest trochę też z założenia takie, że kapitalizm nie działa. Ja bym powiedział tak, że on właśnie działa, dlatego że działa jak działa i tak z założenia ma działać, dlatego właśnie powinniśmy od niego odejść, bo gdybyśmy wyszli z założenia, że kapitalizm nie działa, to doszlibyśmy bardziej do tych socjaldemokratycznych wniosków, czyli że trzeba go w takim razie naprawić, żeby działał. Właśnie o to chodzi, że kapitalizm działa, to źle, że działa, bo działa w zły sposób. Kapitalizm wychodzi z założenia, że surowców i generalnie ziemi, na której można dokonywać kolejnej ekspansji, kolejnego wzrostu, że jest tego nieskończona ilość. No a doszliśmy do punktu obecnego, gdzie skończyły się kolejne ziemie do podboju, skończyły się kolejne złoża surowców do zdobycia i zasknięcie tam swoje flagi i włożenia tam łopaty, żeby te surowce wykopać. Główne powody, dlaczego kapitalizm należy obalić. Pierwszy apokaliptyczny to kwestia środowiska. Przewiduje się, że jeszcze w tym stuleciu, zależnie od prognoz albo w połowie, albo pod koniec tego stulecia, dojdziemy do poziomu, gdzie w zasadzie będziemy żyli w postapokaliptycznej dystopii, gdzie będziemy bić się o surowce, będziemy bić się o kawałki ziemi, która będzie jeszcze zdatna do zamieszkania we względnie optymalnej temperaturze. Będziemy bić się o jedzenie, którego będzie coraz mniej z racji, że coraz mniej ziemi będzie nadawało się pod uprawę przez wyjałowanie gleb, przez ich zbyt nadmierną eksploatację obecną i tego typu rzeczy, więc powiedzmy, że odejście od kapitalizmu to na ten moment test dla ludzkości, czy przeżyjemy dalej, czy staniemy się gatunkiem na wymarciu, a przy okazji pociągają za tym wiele innych gatunków, które są od nas zależne i tych gatunków, które my sami skażemy na wymarcie. Druga kwestia, no to kwestia warunków życia, kwestia tego, że kapitalizm, z racji, że dąży do maksymalizacji zysku, to dąży jednocześnie do jak najmniejszego udziału w tych zyskach przez społeczeństwo. Obserwujemy światowo od średnio lat 70., jeżeli chodzi o wypłaty, taką siłę nabywczą, czyli nie nominalne wypłaty, bo wiadomo, wypłaty rosną nominalnie, że na przykład z 2000 zarabia się 4000 i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o to, ile za te wypłaty możemy kupić, to tak de facto one są zamrożone od lat 70. w skali światowej i jednocześnie nasza efektywność produkcji rośnie. Produkujemy coraz więcej, a dostajemy tyle samo. Więc jest też kwestia właśnie tego udziału społeczeństwa w produkcji, w zyskach w produkcji, bo w zasadzie tych zysków się nie obserwuje, a oczekuje się od nas coraz więcej. Plus kwestia też, wiadomo, warunków bytowych, bo dochodzimy do tego paradoksu, gdzie produkujemy tyle żywności, że musimy aż ją wyrzucać, bo się marnuje, a jednocześnie mamy nadal głód na świecie i mamy nawet w krajach tych ważnych za bogate ludzi, którzy głodują i nie mogą tego jedzenia, które się wyrzuca, zjeść, bo jest to karane śmietniki, gdzie te jedzenie się przechowuje, są pod kluczem i za wzięcie sobie jedzenia z tych śmietników grożą mandaty. Bardziej opłaca się wyrzucić jedzenie niż je komuś oddać. Tak, bo to jest zwyczajnie tańsze niż dystrybucja takiej żywności dla osób potrzebujących. To jest też paradoks, że przez całą historię ludzkości problemem było, żeby
żeby wyprodukować tyle żywności, żeby każdemu starczyło, a teraz, kiedy to w końcu możemy osiągnąć, nawet produkować z nadwyżką, to nadal mamy problem tego, że ludzie głodują. To jest kolejny paradoks kapitalizmu. Trzecia sprawa, bardziej filozoficzna, tutaj to, o której mówiłem, to kwestia tego, że jeżeli spojrzymy na każdy kolejny system, który po sobie następował, każdy kolejny system powiększał pulę, nazwijmy to w cudzysłowie, ludzi, którzy cieszyli się swobodą. Kiedy na przykład mieliśmy system starożytny, oparty o niewolnictwie, to garstka społeczeństwa cieszyła się wolnością kosztem pracy niewolników. Potem mieliśmy feudalizm, kiedy część tych niewolników się wyzwoliła i utworzyła własne królestwa. Część tych niewolników stała się szlachcicami, królami, na część wiadomo stała się klasą wyzyskiwaną, czyli chłopami, ewentualnie mieszczaństwem. Kolejny system, kapitalizm, poszerzył znowu tą pulę ludzi wolnych, wprowadzając kapitalistów, na których z kolei pracują pracownicy. No i kolejny w kolejce, nazwijmy to, jest socjalizm, który tą wolność rozszerza jakby na całe społeczeństwo, znosząc klasy społeczne, znosząc podział na tych, którzy cieszą się wolnością kosztem kogoś, a wprowadza wolność dla wszystkich. Tutaj też warto podkreślić, że jakby wolność dla socjalistów to nie jest wolność od, a wolność do. Konkretnie wolność do wszelkiego rodzaju bezpłatnych usług, wolność do urlopu, wolność do czasu wolnego, wolność do pracy, wolność do różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Bo jakby wolność dla socjalistów nie jest wtedy, kiedy jednostce się nic nie każe. Wolność dla socjalistów jest wtedy, kiedy jednostka może podejmować samodzielne decyzje, nie opierając ich o to, czy dana decyzja przyniesie możliwość przetrwania przez kolejny miesiąc. Bo to jakby nie jest wolny bezdomny, nie jest wolna osoba, która żyje od pierwszego do pierwszego. Wolna jest osoba, która podejmuje decyzję, nie musi myśleć o takich rzeczach jak to, czy to, co zrobi, daje jej przetrwanie. No bo właśnie to pojęcie wolności u tak zwanych wolnościowców, różnych tam korwinistów i innych podobnych tworów, ona jest bardzo często traktowana jako wolność od jakichkolwiek ingerencji zewnętrznych, de facto od człowieczeństwa, od społeczeństwa, od czegokolwiek poza sobą. I ta wolność, ona jest fantazmem ideowym. To jest dosłownie niemożliwe. Żyjemy w społeczeństwie, jak to pewien klasyk ujął, i jako ludzie, jako gatunek, nie możemy nie żyć w społeczeństwie. Dla socjalistów właśnie wolność jest pojęciem pozytywnym. W przeciwieństwie do tego negatywnego, tej wolności od, to jest pojęcie pozytywne. Wolność oznacza taki spełniający sposób życia, oznacza zniesienie panowania klasy nad klasą, panowania mężczyzn nad kobietami. To jest zniesienie tyranii. I to też tyranii właśnie w miejscu pracy, w miejscu dorastania, w ogóle w życiu. Wolność jest oparta w tym znaczeniu socjalistycznym na realizacji całości społeczeństwa i realizacji każdego członka tego społeczeństwa jako część tego społeczeństwa. To jest wolność kolektywna i dużo bardziej głęboka niż taka wolność prymitywna i troszeczkę barbarzyńska, taka właśnie wolność od jakichkolwiek ingerencji społecznych, tylko żeby ten boomer z Konfederacji sobie tak żył na jakiejś wiosce w ogóle. Dla tych wolnościowców, powiedzmy, oni chcą sobie żyć, nie wiem, na jakiejś wyspie, to jest dla nich ideał wolności. Dla nas wolność jest społeczna. Czym się różni to straszne słowo socjalizm? To straszna idea, której tak boją się na choćby Amerykanie od pokoleń, czy wszyscy, którzy zahaczyli o PRL. Czym się to, co było w Polsce po II wojnie światowej, czasy w cudzysłowie słusznie minione, czym się różni od tego, co chcą uzyskać obecnie współcześni socjaliści? Sprawa jest całkiem prosta, jeśli mówimy o socjalizmie jako społeczeństwie bezklasowym, bo to jest ostatecznie definicja socjalizmu, przynajmniej takiej, jakiej my używamy w akcji socjalistycznej. My próbujemy właśnie podchodzić do tego w terminach marksistowskich, więc analizując społeczeństwo w PRL-u, no możemy dojść do, że były klasy, szczególnie klasa pracująca, bo warto też zauważyć, że nawet jak jest społeczeństwo, w którym jest jedna klasa, to nadal jest społeczeństwo klasowe. Teraz pytanie, czy PRL w ogóle był społeczeństwem jednoklasowym, czy było więcej klas, to już jest bardziej skomplikowane, ale wiemy na pewno, że to nie był socjalizm, przynajmniej w tym znaczeniu, w jakim my używamy tego terminu, i też uważamy, że w ogóle walczenie o socjalizm w jednym kraju, tak jak się mówiło o tym w PRL-u, to jest nawet niepożądane, ale po prostu niemożliwe.
Ja bym powiedział bardziej tak, że to była jakaś próba wprowadzenia tego systemu, natomiast no, czy udana, czy już nie, no to już kwestia na inną dyskusję. No moim zdaniem nie do końca udana, przede wszystkim ze względu na też brak zaplecza technologicznego, który pozwalałby wprowadzić na przykład gospodarkę planową w takim efektywnym stopniu, tak jak na przykład nie, maszyna parowa była motorem napędowym dla gospodarki rynkowej, bo pozwoliła odejść od manufaktur, pozwoliła odejść od feudalnej wsi na rzecz bardziej efektywnych kapitalistycznych fabryk, to tak samo dla socjalizmu potrzebny jest zaawansowany poziom technologii informatycznych, który pozwalałby zastąpić urzędników, którzy musieliby ręcznie wszystko wyliczać, ręcznie wszystko planować na rzecz komputerów, które robią to kilkadziesiąt razy szybciej. Drugi problem, czy bardziej kwestia, czym różniłby się ten, to czego chcemy my, od tego, co było wtedy? No przede wszystkim, no to różniłby się tym samym, czym na przykład współczesny liberalizm różni się od tego, czym liberalizm był dla powstańców rewolucji francuskiej. Przede wszystkim czasami, postrzeganiem tego, co jest potrzebne społeczeństwu do zmiany i mądrością o doświadczenia historyczne. Czym by to się tak różniło praktycznie? Przede wszystkim tym, że postawilibyśmy duży nacisk na demokrację, której nie było we wspomnianym ustroju. Przede wszystkim nie taką demokrację liberalną, jaką my tą rozumiemy z czasów obecnych, bardziej demokrację opartą o radę, czyli taką demokrację nie tyle reprezentującą tych, których stać na założenie dużej partii, która będzie się promować wielkimi billboardami, czyli de facto będą to rządy osób, które stać na kampanie wyborcze. No, demokrację opartą o zakłady pracy, o to, kto w jakim sektorze pracuje lub nie pracuje, no bo wiadomo, bezrobotni też muszą być reprezentowani. I wydaje mi się, że taka demokracja byłaby lekarstwem na problemy, które znamy z PRL-u. Plus, wiadomo, lepsze zaplecze technologiczne, możliwość przeanalizowania tego, co zrobiono źle. I też jakby tutaj warto podkreślić, że ta narracja, że jakby społeczeństwo się powszechnie zbuntowało przeciwko systemowi gospodarczemu, który wtedy panował, to też nie jest to do końca prawda, ponieważ jeżeli spojrzymy na postulaty Solidarności, to żaden postulat Solidarności nie mówi prowadźmy kapitalizm. Wszystkie te postulaty Solidarności, gdybyśmy ułożyli z nich program dla współczesnej partii, to byłoby coś z pogranicza między centrolewicą a skrajną lewicą. Takie postulaty, żeby zwiększyć udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi, tam się znalazły, żeby faktycznie realizować to, o czym w propagandzie władza mówiła, a faktycznie realizowała, czyli żeby wprowadzić w ówczesnym parlamencie gwarancję tego, że związki zawodowe będą reprezentowane, tego, żeby zalegalizować wolne związki zawodowe, niezależne od partii rządzącej. Tego typu postulaty były. Jakbyśmy to próbowali wprowadzić dzisiaj, to nadal by to były postulaty lewicowe. Tym, że nawet Solidarność występowała wtedy z hasłem, że chcemy socjalizm bez pałek i kastetów. To nie były postulaty chcemy planu Balcerowicza, tylko postulaty odnośnie reformy systemu, jaki był, żeby go udemokratycznić. A to, co zrobiła już elita solidarnościowa dogadująca się z elitą PZPR-owską, no to inna historia. No dobra, dodatkowe zasadnicze pytanie wszystkich osób, z którymi się spotykam, z którymi rozmawiam. Skoro socjalizm jest taki genialny i taki świetny, to czemu w żadnym kraju nie udało się go wdrożyć? Pokaż jeden socjalizm, który się udał i tak dalej, i tak dalej. Generalnie to tak w ogóle nie działa historia. Ruch socjalistyczny wprowadził wiele fajnych rzeczy, typu na przykład 8-godzinny dzień pracy i inne takie reformy do naszego społeczeństwa, bez których nie wyobrażamy sobie żyć. Ale jeśli chodzi o ten ostateczny cel, no to on nie został nigdzie wprowadzony do końca. Mówienie o tym, że socjalizm się nie udał w żadnym kraju, no prawda, ja uważam, że nie było na świecie w ogóle w historii żadnego socjalizmu, przynajmniej rozumianego właśnie jako tryb produkcji. Ale to nie zmienia faktu tego, że proces historyczny, który prowadzi nas do socjalizmu, istnieje i jest realny. To jest troszeczkę tak, jakby mówić w XIV czy tam XV wieku do jakichś kupców z Wenecji, że hej, ale przecież wasz ten ustrój, on w ogóle nie działa, macie tylko tam jakieś pseudorepubliki we Włoszech. W ogóle to kapitalizm nigdy nie będzie prawdziwy. Feudalizm będzie istniał do końca świata. Kapitalizm istnieje tak naprawdę od, no powiedzmy tam 400 lat, podczas gdy społeczeństwo, powiedzmy klasowe, istnieje od, to też jest debatowalne, ale no powiedzmy tak 6 tysięcy lat może. Ludzkość, gatunek Homo sapiens istnieje od 200 tysięcy lat, więc
wszystkie te okresy to tak naprawdę jest chwila, jeśli chodzi o patrzenie całościowe na te systemy, więc musimy pracować, żeby do tego socjalizmu w końcu dojść, a to, że poprzednie próby wprowadzenia tego, czy to trafne próby, które po prostu się nie udały z przyczyn zewnętrznych, czy próby trochę oszukane, tak jak w mojej opinii właśnie PRL był taką próbą oszukaną troszeczkę, no to wszystkie te próby, one są nieudanymi próbami, ale to nie oznacza, że mamy teraz zatrzymać historię, bo w ogóle to jest niemożliwe. Okej, a co z rządami Castro, Chaveza, Kaddafiego, te ustroje, które są obecnie uznawane za socjalistyczne? To może ja odpowiem to pytanie i potem się jeszcze odniosę do poprzedniego. Jasne. Jak chodzi o Kaddafiego, no to był bardziej taki, powiedzmy, islamski populizm niż jakikolwiek rząd mający mieć chęci wprowadzenia jakiejkolwiek drogi na rzecz socjalizmu. Jak przyjrzymy się jego rządom, to było coś na zasadzie, jak czasem te niektóre bardziej socjalnie zapatrzone junty wojskowe przejmujące władzę w Ameryce Łacińskiej, czyli faktycznie polityka progresywna, ale jakby nie dążąca nigdzie dalej. Czyli jakby to ten etap miałby się zamknąć. Tam nawet Kaddafi miał swoją zieloną książeczkę, gdzie opisywał, jak to jego idealne społeczeństwo libijskie miałoby wyglądać. Natomiast miało cały czas podłoże takie coś a la jak jest w krajach o kulturze mającej zalążki w chrześcijaństwie jest Hadecja, tak to miałoby być coś podobnego, tylko zapoczątkowane przez juntę wojską, która potem w założeniach Kaddafiego miała się udemokratycznić. Jak chodzi teraz o Chaveza, no to on z kolei faktycznie chciał Wenezuelę wprowadzić na tory do budowy kraju socjalistycznego. Natomiast no jakby spojrzymy na gospodarkę Wenezueli za czasów Chaveza, no to około 30%, o ile się nie mylę, gospodarki faktycznie należało do państwa, a pozostałe 70% w większości do firm prywatnych. No jak sprostuję od razu, jakby nie chodzi o to, że skala nacjonalizacji gospodarki jest wyznacznikiem tego, czy kraj jest socjalistyczny, albo czy dąży do socjalizmu, czy nie, no ale no, jakby no, widzimy tutaj, że jednak ta przewaga kapitału prywatnego była dość duża, więc możemy powiedzieć ewentualnie, że Chavez zaczął jakieś zmiany, które następnie się wysypały już za czasów Maduro i obecnie Wenezuela jest krajem, który w zasadzie walczy o to, żeby w ogóle istnieć ze względu na blokadę gospodarczą ze strony w zasadzie wszystkich krajów globalnej północy tak zwanej. I w zasadzie to państwo już nie funkcjonuje tak sprawnie, bo w zasadzie są miejsca, gdzie rządzi wojsko to państwowe, są miejsca, gdzie rządzi mafia, a są miejsca, gdzie rządzą prywatne armie, które ewentualnie prowadzą dziennikarzy po kraju, żeby bezpiecznie się przemieszczali. Jak chodzi o rządy Castro, czy obecnie generalnie Kubę, no to jest to kraj, powiedzmy, który na dzisiejsze czasy jest, powiedzmy, najdłużej utrzymującym się eksperymentem ze swoimi wadami, które jednak, powiedzmy, w 3/4 wynikają z tego, że kraj ten w zasadzie znajduje się u granic USA, które to USA od blisko 130 lat, o ile się nie mylę, cały czas stara się zrobić zamach na niepodległość tego kraju. Ten kraj ma swoje wady, szczególnie no, w wielu miejscach ogranicza wolność obywateli, natomiast no, jakby wynika to z tego, że kiedy tylko ten kraj próbował te wolności poszerzyć, no to jakby były one natychmiast wykorzystywane przez inne mocarstwo celem destabilizacji kraju. I odnosząc się teraz do poprzedniego pytania, czyli dlaczego ten system się nigdzie nie udał? Jakby, no faktycznie jest tak, że to pytanie jest trochę źle zadane, bo to tak samo właśnie jakbyśmy powiedzieli te 1000 lat temu, że no przecież kapitalizmu nigdzie nie ma i ten system jest niemożliwy. Czy to byśmy właśnie teraz powiedzieli, socjalizmu nigdy nie będzie, no bo w tej chwili nigdzie go nie ma, nigdzie go nie wprowadzili się do końca. I tu bym powiedział, próby są, próby były i próby będą. Tak samo jak próby wprowadzenia kapitalizmu, było ich parę dziesiąt, jeżeli nie paręset, licząc wszystkie republiki kupieckie, które istniały za czasów feudalizmu, czy potem rewolucję francuską, rewolucję amerykańską, znaną szerzej walki o niepodległość, niezależność od Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, czy to później rewolucję przemysłową. Kapitalizm też potrzebował wielu set prób, żeby w końcu zaistniał w taki sposób, który się okaże dla niego optymalny, w taki sposób, żeby zaistniał w sposób, który wytrzyma więcej niż kilka lat bez większej degeneracji cofających go do poprzedniego systemu.
I podobnie uważam, że będzie z socjalizmem, tak? Czyli tutaj mieliśmy próby, każda kolejna próba była bogatsza o doświadczenia prób poprzednich. Doczekamy się w końcu tego systemu, który będzie miał taką formę, która pozwoli mu przetrwać. Ja tutaj bym tylko dodała, że ważne jest zauważenie, że to, że socjalizm nie został jeszcze wprowadzony, to jedna sprawa, ale druga sprawa to jest to, że nasz obecny system kapitalistyczny jest dosłownie niemożliwy do utrzymania i będzie musiał zostać wymieniony na coś innego. Dlatego, że społeczeństwo kapitalistyczne, żeby przetrwać, absolutnie musi akumulować kapitał, czyli musi rozbudowywać swoje siły produkcji, musi znajdywać coraz to nowsze surowce do eksploatacji, znajdywać nowe rynki, przez co tutaj pojawia się ta tragedia, gdzie po raz pierwszy w historii w tym systemie nadprodukcja staje się realnym i takim egzystencjalnym problemem dla naszego społeczeństwa. Ten system zakłada nieskończoną ziemię do eksploatacji. De facto. To w praktyce nie działa, ponieważ nasza ziemia już jest eksploatowana do tak niewyobrażalnej skali, że nasze powietrze staje się coraz cieplejsze. Jest niesamowite. Nasz system społeczny to spowodował. Pomimo tych wielu dekad naukowej świadomości, nasze rządy nie są w ogóle chętne do przeciwdziałania temu. To też nie jest tak, że te próby wprowadzenia socjalizmu jakby same upadły. Generalnie widzę taką narrację, jak się czyta te media prawicowe mówiące o tym, że jakiś kraj tam próbujący prowadzić socjalizm upadł, albo że te tezy, że socjalizm nie działa, bo tak. I akurat Stany Zjednoczone miały w tym udział. To tak, właśnie do tego zmierzam, że jakby nigdy w historii, jak przeanalizujesz dowolny kraj, który próbował taki powiedzmy podręcznikowy marksistowski socjalizm prowadzić, żaden ten kraj nie upadł sam. W sensie nigdy nie pozwolono temu krajowi samemu się przekonać, dobra, dajmy im przetestować ten system, przecież on nie działa, więc no to niech go wprowadzą i za 5 lat upadną, skoro ten system nie działa. A tak de facto każdej tej próby towarzyszyła próba siłowego udowodnienia, że ten system nie działa, czyli czy to blokady handlowe, czy to dosłownie bezpośrednie zbrojne interwencje. Przecież nawet jak w czasach tego, kiedy się wojska profaszystowskie w Hiszpanii zbuntowały przeciwko lewicowemu rządowi w Hiszpanii w latach 30. i republikanie razem z socjalistami, komunistami, socjaldemokratami, anarchistami powstali przeciwko tym zbuntowanym faszystowskim żołnierzom, to przecież wszystkie kraje, mówi się o nich demokratyczne, te demokratyczno-liberalne, te kapitalistyczne, nie udzieliły wsparcia. To jakby całe wsparcie szło oddolnie od różnych organizacji lewicowych, które wysyłały swoich ochotników do wsparcia republikanów. Kraje liberalne, one się bały, że jeżeli w Hiszpanii faktycznie uda się wygrać lewicy, no to dadzą przykład innym. Zawsze była ta sama śpiewka, czy to chodzi o Hiszpanię, czy to chodzi o Rosję, czy to chodziło o Chiny, czy to chodziło o Kubę, nie wiem, Burkina Faso, czy to chodziło o dowolny inny kraj. To jakby wszystkie te kraje, one nigdy nie upadły same. Ci, którzy mówią, że to ten system nie zadziałał, jakby temu systemowi pomagali upadać. Plus druga sprawa o tej nieuchronności, o której mówiła Tosia, no to takiego ryzykownego take'a dam, że im dłużej trwa kapitalizm, tym łatwiej go wymienić. Mówi się nawet tak prześmiewczo o Walmarcie, że to ta ludowa republika Walmarta, bo to jest taka firma, która w zasadzie wewnętrznie przekonała się, że konkurencja rynkowa nie sprzyja interesom i sama wprowadziła w ramach swojej korporacji gospodarkę planową, bo najpierw bodaj w latach 90. czy 80. nad Walmartem przejął władzę bardzo fanatyczny liberał, który uznał, że skoro on się naczytał, że liberalizm jest taki super, że gospodarka rynkowa wszystko rozwija, to on swoją firmę ułoży w taki sposób, żeby podzielić ją na mniejsze fragmenty, które będą ze sobą rywalizować i od siebie wzajemnie kupować swoje usługi, a nie wykonywać je w ramach zobowiązań w tej korporacji. No i się okazało, że to nie zadziałało, że te rozdrobnione podmioty okazały się nie współpracować ze sobą i przynosić straty w wyniku tego, że zamiast kupować od siebie nawzajem usługi, to kupowali je u jakichś tańszych konkurentów i siłą rzeczy Walmart stał na skraju bankructwa, stąd potem wprowadzono w Walmartie reformę, która prowadzała taką gospodarkę planową w ramach tej korporacji, gdzie wszystko jakby odbywa się planowo od produkcji, wcześniej przez pozyskanie surowców do tej produkcji, przez transport, aż po trafienie na półkę, wszystko jest zaplanowane przez zarząd tej firmy. Więc jakby nie patrzeć, kapitalizm im dłużej trwa, tym bardziej same firmy, które ten kapitalizm tworzą, same się centralizują, więc tym łatwiej je potencjalnie przekierować na zarządzanie publiczne, czy to przez państwo, czy to przez
spółdzielnię pracowniczą, zależnie od koncepcji, jaką tutaj przyjmiemy. Ale samo to, że firmy się same z siebie przedstawiają na zarządzanie planowe, choćby w ramach wewnętrznych, to będzie nadzwyczajnie łatwiej niż byłoby to powiedzmy 50 lat temu, kiedy trzeba by było przebudowywać w zasadzie całą logikę zarządzania wewnętrznie takim podmiotem. W kapitalistycznej, powiedzmy, propagandzie pojawia się często właśnie ta fetyszyzacja konkurencji i tego, że na rynku zawsze wygra ta najlepsza opcja, podczas gdy właśnie jeśli chodzi o rynek, oni sobie we własnym systemie tworzą takie absolutne zaprzeczenie tego samego systemu. Konkurencja prowadzi do czegoś zawsze. Jeśli bierzemy pod uwagę czas jako jakikolwiek czynnik, to w jednym momencie może być konkurencja i ta konkurencja prowadzi do monopolizacji, bo jedna z tych stron wygrywa, druga przegrywa, zostaje wykupiona przez drugą i kończy się to monopolem. Właśnie dlatego mamy wszędzie w Polsce żabki, które są wszystkie identyczne. Właśnie dlatego mamy na świecie generalnie w ogóle podział na właśnie te dwie klasy, posiadającą i pracującą. Właśnie dlatego wszystko jest homogenizowane, powiedzmy, i to nie jest przypadek. To się bierze z podstawowych właśnie zaprzeczeń tego systemu kapitalistycznego. On prowadzi do monopolizacji poprzez właśnie konkurencję. To jest bardzo zabawne, że propaganda kapitalistyczna tak bardzo na tym się skupia. Nie biorąc pod uwagę czasu w ogóle jako czynnika, to jest bardzo zabawne dla ludzi, którzy już to ogarniają. Zanim przyjdziemy do pomysłów na dalsze życie na tej planecie, jeżeli by się udało socjalistycznie, to jeszcze jeden z kluczowych argumentów osób przeciwnych socjalizmowi jest to, że litera S w NSDAP właśnie odnosi się do socjalizmu. Jak wy się do tego odniesiecie? Równie dobrze moglibyśmy udowadniać demokratyczność Korei Północnej na podstawie samej nazwy, tak? Bo się ma demokratyczna nazwę. Tak samo NSDAP była w tym samym sensie socjalistyczna, co Korea Północna jest według nazwy demokratyczna, tak? Jakby to nazwa nie definiuje tego, czym coś jest. Jeżeli nawet kiedyś nawet robiłem o tym materiał, nagrywałem o tym filmik, gdzie cytowałem, co sami naziści mówili o tym, co rozumieją przez socjalizm. Znajdziemy taką wypowiedź nawet Hitlera, co on uważa o tym, że jest dla niego socjalizmem, to dla niego socjalizmem było, jak ludzie mają co jeść i gdzie pracować, to dla niego jest to już gospodarka socjalistyczna. I na tej zasadzie on mówił o Niemczech, że są według niego socjalistyczne, bo ludzie mają co jeść, co do garnka włożyć i mają pracę, to znaczy, że już jest ten socjalizm. Jak spojrzymy na realną politykę gospodarczą nazistów, to oni wprowadzali prywatyzację. To, co było, powiedzmy, firmą państwową za czasów Republiki Weimarskiej, czy jeszcze wcześniej II Rzeszy Niemieckiej, za nazistów to sprywatyzowano, na rzecz korporacji takich jak Krupp, jak Opel, jak Audi, jak BMW, jakby to wszystko sprywatyzowano na ich rzecz. Bym powiedział nawet, że oni wprowadzali politykę liberalną bardziej niż socjalistyczną, jeśli o to chodzi. Zdelegalizowali też związki zawodowe, wprowadzili jedyny koncesjonowany przez partię rządzącą Związek Niemiecki Front Pracy, który w zasadzie nie był związkiem zawodowym, tylko miał na celu propagowanie tak zwanego solidaryzmu klasowego, czyli takiej idei, że pracownicy i szefowie mają się ze sobą dogadać i wspólnie pracować, no i tego typu rzeczy. Tradycja tego używania socjalizmu w Niemczech w taki sposób, który jest zupełnie inny niż jak używają go, powiedzmy, ci marksistowscy socjaliści, jest bardzo długa, bo już za czasów, kiedy SPD, socjaldemokracja niemiecka w latach 60., 70. XIX wieku i to ona teraz jest partią de facto liberalną, ale no wtedy była całkiem rewolucyjną, całkiem właśnie marksistowską partią, to kiedy ona się pojawiła tam po raz pierwszy i po raz pierwszy zdobywała poparcie społeczne, to wtedy właśnie rząd II Rzeszy Niemieckiej z Bismarckiem na czele próbowali przeciwdziałać temu wzrostowi socjalistów z SPD, używając terminu państwowy socjalizm. W ten sam sposób co Hitler właśnie, że jak ludzie mają jakikolwiek poziom dobrobytu, to już jest socjalizm. Mamy już jedną stronę wyjaśnioną. To może teraz przejdźmy na drugą, tę wschodnią stronę, czyli do komunistów, tych jednoznacznie kojarzonych ze słowem komuniści. Co ze Stalinem? Co z tym, jak żyli obywatele Związku Radzieckiego? Jak pomysły socjalistów obecne mają się do tego, co wtedy? Może abstrahując od tego, co już wymieniliśmy, nie pytam o PRL w Polsce, tylko o
o te skrajne przypadki biedy, głodu w czasach panowania Stalina i może wcześniej nawet Lenina, potem aż do upadku Związku Radzieckiego. Kwestia socjalizmu jest troszeczkę nie da się jej oderwać od kwestii technologii, postępu technologicznego i postępu społecznego. W 1917 Rosja i tereny, które później zostały dołączone do Związku Radzieckiego, były jeszcze w stanie, powiedzmy, bardzo wczesnego kapitalizmu, jeśli nie feudalizmu. Etap przejściowy pomiędzy tymi dwoma systemami. 90% społeczeństwa było chłopami, którzy nie mieli kontaktu ze światem poza swoimi wioskami. Biorąc to pod uwagę, no możemy bardzo jasno sobie zdać sprawę z tego, że wprowadzając dzisiaj jakiekolwiek próby socjalizmu, to by wyglądało troszeczkę inaczej, ponieważ większość społeczeństwa w każdym kraju, praktycznie poza może niektórymi rejonami Indii, niektóre kraje Afryki, większość w nich należy do tej nowoczesnej klasy pracującej, która jest oddzielna właśnie od chłopstwa i pracuje właśnie rynkowo jako pracownicy najemni. Więc to już jest podstawowa różnica, że bezpiśmienny chłop, a nowoczesny pracownik to są dwie różne rzeczy. I teraz tak, dlaczego tam był głód? Głód tam był dlatego, że generalnie byłby głód, nawet gdyby carat nie został obalony, nawet gdyby jakakolwiek siła polityczna by wygrała, to tam byłyby głody, ponieważ historycznie przejście z feudalizmu do kapitalizmu zawsze kończyło się takimi masowymi problemami społecznymi. I oczywiście niektóre z metod rządów stalinistycznych, czy wcześniej rządów Lenina, one były pewnie zbyt optymistyczne, bardzo często były wprowadzone przeciwko woli społeczeństwa, bardzo często były nieprzemyślane do końca. Kolektywizacja na przykład w latach 30. była zbyt przyspieszona na pewno, ale to nie oznacza, że no to się nie powtórzy, ponieważ nie żyjemy 100 lat temu, mamy teraz społeczeństwo kapitalistyczne, które jest niesamowicie rozwinięte i wprowadzanie socjalizmu w takim kontekście jest dużo prostsze i można je zrobić w sposób cywilizowany. No powiedzmy. Poza tym właśnie kwestia demokracji jest tutaj niesamowicie istotna, bo tak jak mówiłam, 90% społeczeństwa w Rosji to byli chłopi, podczas gdy socjaliści próbowali tam wprowadzić dyktaturę proletariatu, co oznacza, że ta dyktatura proletariatu z definicji była mniejszościowa i kończyło się to de facto tym, że albo wprowadzano ten mieszany właśnie sojusz chłopsko-robotniczy i to de facto tym się zazwyczaj kończyło, że powstawała tam taka pozaklasowa biurokracja, która była bardzo specyficzna dla tego właśnie momentu historycznego i to ona de facto rządziła. Właśnie jako ludzie, którzy żyją w nowoczesnym społeczeństwie, nie musimy się tą kwestią chłopską przejmować i możemy wprowadzić taką bezpośredniejszą demokrację, taką bardziej autentyczną demokrację. Przez to właśnie, że ten proletariat jest większością w naszym społeczeństwie, możemy ufać, że sama taka autentyczna demokracja skończyłaby na tym, że byłaby właśnie taką dyktaturą proletariatu. Oczywiście dyktaturą, jeśli chodzi o ten termin, to jest synonim tutaj rządów. To nie chodzi o dyktaturę w sensie, że jakiś opresywny reżim czy coś takiego. To po prostu synonim rządów. Niestety terminologia marksistowska jest trochę przestarzała w niektórych aspektach. My w Akcji Socjalistycznej kładziemy taki duży nacisk na ten postulat polityczny bardziej, tego, że nie żyjemy w kraju demokratycznym i nie żyjemy w Europie demokratycznej, co jest bardzo istotne, bo nawet gdyby jakimś cudem udałoby się wygrać tą demokrację w Polsce i stworzyć jakieś tam olbrzymie reformy w Polsce, to nie żyjemy tutaj w Polsce na jakiejś wysepce, która jest zupełnie odizolowana od całości światowego społeczeństwa, więc musimy generalnie walczyć międzynarodowo o światową demokrację i przez tą właśnie demokrację i przez to właśnie, że ta nowoczesna klasa pracująca, czyli proletariat w staromowie powiedzmy marksistowskiej. Ona jest większością, dzięki czemu ustalając tą autentyczną demokrację światową, dochodzimy do sytuacji, gdzie rządzi klasa, która ma w interesie socjalizm. I przez to właśnie możemy przejść do socjalizmu w sposób pokojowy. Niektórzy boją się, że wprowadzając socjalizm ponownie napotkalibyśmy te same błędy. To moim zdaniem nie, bo właśnie większość błędów krajów bloku wschodniego właśnie wynikały z tego, ile rzeczy te kraje zacofały, za
czasów jeszcze kapitalizmu, musiały potem nadganiać sztucznie, emulując de facto to, co kapitalizm zrobił na przestrzeni 200 lat w innych krajach. No, na przykład kolektywizacja to nie było coś, co wymyślili sobie nagle bolszewicy, tylko to była próba sztucznego zrobienia tego, co przez 200 lat zadziało się wcześniej we wszystkich krajach kapitalistycznych, czyli koncentracja produkcji rolnej, tak by była ona efektywna, tak? Że ekonomicznie to wyliczono, że nie opłaca się kupować po jednym traktorze na każde 5 hektarów ziemi, tylko lepiej kupić je w działki o powierzchni 50 hektarów i 50 hektarów obsadzać jedną maszyną, bo jest to po prostu zwyczajnie efektywniejsze. Możemy produkować mniej traktorów, a mieć lepsze efekty przy zbiorach. Inna kwestia, że zrobiono to zbyt szybko. To no, zwyczajnie brakowało cierpliwości, po pierwsze, po drugie brakowało czasu, bo Związek Radziecki nie dość, że walczył z zacofaniem, to jeszcze śpieszył się, żeby nie przegoniły ich za bardzo Niemcy, no bo Niemcy, przypomnijmy, były rządzone przez tak zwanego malarza z Austrii, który napisał całą książkę o tym, że on chce podbić Rosję aż po Ural i wygonić stamtąd Słowian i zagonić tam swój naród, który by tam się osiedlał. Więc no, ten kraj de facto całe swoje istnienie był skupiony na tym, żeby gonić inne kraje, które miały ambicje ten kraj podbić. Więc takie kwestie jak ta biurokracja stalinowska, jak zbyt szybka kolektywizacja, to było wszystko efektem tego, że ten kraj był wiecznie oblężony. No już inna kwestia, że no, nie będę bronił tego rządu, tak? No bo wiadomo, nie chcemy powtarzać tego, co wtedy było, nie chcemy powtarzać tego aparatu biurokratycznego, który wtedy był, nie chcemy powtarzać żadnych czystek, które też były efektem tamtych czasów. Wytłumaczenie nie jest wymówką. Tak, jakby wytłumaczenie kontekstu, dlaczego to zaistniało, nie jest wymówką, tak? Jakby to, że oni dokonali zbrodni, nie tłumaczy tego, że one się wydarzyły, tak? Wyjaśniamy po prostu kontekst ich. Dlaczego to się w ogóle zdziało, tak? Bo to bardziej istotne jest, jak to w kontekście współczesnej próby wprowadzenia socjalizmu się ma. No tak, bo to no jakby no nie wyobrażamy sobie dzisiaj, żebyśmy na przykład nie wprowadzali socjalizm w Wielkiej Brytanii i że w Wielkiej Brytanii by trzeba było wprowadzać kolektywizację, bo jakby tam się te procesy już zadziały, tak? Wystarczyłoby zwyczajnie znacjonalizować przedsiębiorstwa, korporacje, które zajmują się przemysłową produkcją rolną, czyli to nie dotknęłoby żadnego zwykłego rolnika, dotknęłoby to przemysłowe farmy tego typu rzeczy, bo to jakby ten proces, który kolektywizacją w ZSRR wprowadzono, już się tam zadział na zasadzie kapitalizmu, czyli wprowadzono tam już koncentrację dużych areałów ziemi w jedną jednostkę gospodarczą, jakby tego by nie trzeba było powtarzać. Tak samo nie trzeba by było wprowadzać żadnej dyktatury monopartyjnej, no bo większość społeczeństwa, ponad 90%, jeżeli nie 99% społeczeństwa, to są pracownicy. Więc nie byłoby tego, że tak jak w Rosji, że próbuje się wprowadzać rządy 10% społeczeństwa, gdzie właśnie 90% społeczeństwa byli chłopi, a 10% społeczeństwa to byli pracownicy. Natomiast nie zgodzę się tutaj z Tosią, jak chodzi o ten taki europocentryzm, że tylko kraje tak zwane cywilizowane mogłyby wprowadzić niepatologiczny socjalizm. To znaczy nie uważam, żeby na przykład socjalizm był bardziej możliwy w Niemczech niż w Indiach. Uważam wręcz, że z racji na to, że pracownicy w krajach trzeciego świata są o niebo bardziej przyciskani przez kapitał niż pracownicy europejscy czy północnoamerykańscy, to wręcz nawet bym powiedział, że potencjalny socjalizm może się najpierw zadzieć w takich Indiach, w RPA, nie wiem, na Filipinach, w Brazylii i on potem by ewentualnie siłą rzeczy po łańcuchach produkcji, czyli w tych krajach, które głównie produkują, czyli właśnie w tych krajach trzeciego świata, przenosiłby się do krajów, które są głównymi beneficjentami tej światowej produkcji, czyli do krajów tak zwanej globalnej północy. Ja mam wrażenie, że używamy tutaj dwóch różnych definicji socjalizmu, bo ja kiedy mówię socjalizm, to próbuję się skupiać właśnie na trybie produkcji, a ty tak trochę mam wrażenie, używasz tego jako synonim właśnie tej marksistowskiej dyktatury proletariatu, czyli no takich rządów powiedzmy rewolucyjnych. Inaczej, bardziej bym tak w uproszczeniu rząd socjalistyczny to jakby to, co rozumiem przez rząd, który dąży do socjalizmu. Aha. A sam socjalizm to jest jakby zbiorczo i system polityczny i gospodarczy. Inna kwestia, czy system gospodarczy rozumiemy jako pewien rodzaj zarządzania produkcją, czy na przykład jakąś gospodarkę całkowicie państwową, gospodarkę spółdzielczą państwową, czy gospodarkę całkowicie spółdzielczą wyłącznie, czy gospodarkę planową, czy jakąś gospodarkę, w której spółdzielnie byłyby ze sobą w relacjach rynkowych, zależy jak to widzimy. Nie? Ja używam tego terminu właśnie specyficznie, jeśli chodzi o tryb produkcji w takim sensie, że
tam jest definiowany jako ekonomia, w której produkcja nie dzieje się na zysk, tylko na właśnie potrzebę. To jest, tutaj jest bardzo istotne właśnie to, że to nie może być wprowadzone w jednym kraju tylko. Więc ja staram się właśnie unikać tego terminu socjalizm, jeśli chodzi o właśnie rządy pracownicze, jeśli chodzi o rządy, które dążą do socjalizmu, i staram się skupiać właśnie na trybach produkcji. Ale ja się zgadzam, że rządy pracownicze najprawdopodobniej będą wprowadzane i już są wprowadzane do pewnego stopnia w krajach, które są, powiedzmy, mniej rozwinięte, jeśli chodzi o wzrost ekonomiczny, powiedzmy, w kategoriach kapitalistycznych, ale to nie oznacza, że tam będzie wprowadzany socjalizm jako tryb produkcji pierwszy, bo tryb produkcji jest czymś dużo trudniejszym do zmienienia niż to, jaka klasa jest u władzy. Znaczy, no tak, jakby bardziej mi chodziło o to, że to by się już, jeżeli już, to prędzej by się zaczęło właśnie u podstaw tego łańcuchu globalnej produkcji, czyli u podstaw, czyli w krajach tych biednych, które właśnie kumulują większość produkcji przemysłowej na świecie. Ale nie to, że one wprowadziłyby samodzielnie socjalizm, na przykład, nie wiem, w Indiach byłby już pełny socjalizm, a w Europie dopiero by do nas dochodziło to. Tylko bardziej to, że ten kraj, no albo dowolny inny kraj trzeciego świata, który wprowadzałby rządy pracowników, z racji tego, że te rządy dążyłyby do przechwycenia tego kapitału, który od nich ucieka na rzecz krajów pierwszego świata, doprowadziłyby do takich zmian w światowej gospodarce, że siłą rzeczy ludzie w pierwszym świecie też by się zaczęli buntować, no bo jeżeli pracownicy w trzecim świecie zdobyliby gdzieś władzę, a najlepiej w jakimś kraju, który prowadzi duży eksport na kraje pierwszego świata, no to siłą rzeczy ci pracownicy w pierwszym świecie też by to odczuli i zobaczyliby, że na tym systemie kapitalistycznym też tracą, bo skoro nagle kapitaliści straciliby pieniądze z maksymalnego nieludzkiego wyzysku w trzecim świecie, to zaczęliby uszczuplać prawa pracownicze w pierwszym świecie, żeby sobie to zrekompensować, więc skończyłyby się te wszystkie socjaldemokratyczne udogodnienia, bo zabrakłoby taniej siły roboczej, z której by sobie te koszty takiego systemu by sobie rekompensowali. Tak, więc siłą rzeczy, moim zdaniem, bardziej nawet niż w pierwszym świecie, takie rządy pracownicze w pierwszej kolejności byłyby możliwe w tych krajach mniej rozwiniętych. I ja się z tym kompletnie zgadzam. Jeśli chodzi o rządy pracownicze, to absolutnie one, chociażby historycznie właśnie, rządy pracownicze pojawiły się, ale tylko przez chwilkę, w Niemczech, które były jednym z najbardziej rozwiniętych państw na świecie w 1917. Nie pojawiły się w Wielkiej Brytanii, które pewnie jeszcze bardziej były rozwinięte, a pojawiły się właśnie w Rosji, bo to w Rosji pojawiła się ta świadomość polityczna, ale to nie oznacza, że Rosja mogła wprowadzić w tym momencie socjalizm, bo nie mogła wprowadzić socjalizmu. Oni w tym momencie, wprowadzając te rządy pracownicze, nie mieli złudzenia, że, i to też Lenin o tym mówił, że to dopiero jest początek walki o tryb produkcji. Udała się ta rewolucja polityczna, udało się wprowadzić de facto ten program minimum, używając terminologii marksistowskiej, a teraz kwestia jest walki o ten program maksimum, czyli wprowadzenia socjalizmu jako trybu produkcji. Znaczy, odnosząc to też do sytuacji w Polsce, tak już odchodząc od takiego dywagowania o historii i o tego, co będzie możliwe gdzieś tam kiedyś w świecie, to na warunkach polskich przede wszystkim kwestia możliwości wprowadzenia socjalizmu to jest kwestia najpierw budowy podstaw, czyli konsolidowania się, tutaj zaznaczam, klasowych związków zawodowych, które jednak pobudzałyby to tworzenie świadomości tego, że pracownik stoczniowy, pracownik w magazynie, pracownik w transporcie, lekarz, pielęgniarka, nauczyciel, leśniczy, to są wszystko pracownicy, bo jednak w tej chwili, jak się obserwuje protesty w Polsce, to głównym problemem jest to, że bardzo często ludzie nie widzą swojego związku. Na przykład jak protestowali nauczyciele, to nie było jakiegoś szerszego zrywu, że to jest tak, że to jest nasza walka, tylko po prostu było, nauczyciele sobie protestują, to szkoda, że moje dziecko nie pójdzie do szkoły i tak dalej. Nie? Jakby to nie było rozpatrywane w kontekście klasy. Więc jakby moim zdaniem tutaj to, co można robić w Polsce, to przede wszystkim właśnie starać się współpracować ze związkami zawodowymi patrzącymi bardziej klasowo, czyli skupiającymi więcej niż jedną branżę w swoich szeregach, jakby to po pierwsze. Po drugie kwestia zastosowania prawodawstwa też pod pracowników, bo jakby przypomnijmy, że
paradoksalnie ten rodzaj protestu, który w latach 80. doprowadził do tego, że PRL się posypał, czyli strajk solidarnościowy, w III RP jest strajkiem nielegalnym. Nie wolno strajkować solidarnościowo, nie wolno chodzić w spory z nie swoim pracodawcą. Więc tu jest też kwestia tego, że prawodawstwo de facto delegalizuje jedną z najbardziej efektywnych form strajku, czyli strajku więcej niż jednej branży we wspólnej sprawie. Po drugie, kwestia też prawodawstwa w kierunku prowadzenia firm państwowych, czyli kwestia tego, żeby firmy państwowe faktycznie były firmami państwowymi, a nie spółkami, które muszą zachowywać się jak firmy prywatne, a faktycznie uczynić z nich twory gospodarcze, które wpływają na gospodarkę, mogą regulować ceny i tak dalej. Po trzecie, kwestia ułatwienia zakładania spółdzielni pracowniczych, bo w tej chwili jest to droga przez mękę. Trzeba co chwilę wysyłać protokoły z zebrań do KRS-u, trzeba rozliczać się podatkowo de facto dwa razy, bo prawo polskie jest tak skonstruowane, że spółdzielnie rozlicza jednocześnie jako spółkę i jako spółdzielnie. I jest też sprawa tego, że są pewne limity co do tego, co spółdzielnia może i co nie może. Z tego względu dużo spółdzielni po długim czasie, albo czasami krótkim, przechodzą w spółki akcyjne, przeistaczając się ze spółdzielni pracy. Tak na przykład było z Muszynianką, która była spółdzielnią pracy, a stała się spółką akcyjną, bo tak jest zwyczajnie prościej. No jeżeli chodzi o takie podwaliny pod to, co możemy zrobić w Polsce, to moim zdaniem to jest to. Wiadomo, te kwestie socjalne, tak, czyli kwestia podwyższenia płacy minimalnej, kwestia inwestycji państwowych. Słuchajka, przerwę ci. No. Bo skoro już jesteśmy w Polsce, skoro już jesteśmy współcześnie i nie rozmawiamy o historii, o obawach właśnie o tym, jakie problemy są, poproszę o dwa przykłady tematów, które jako reprezentanci stowarzyszeń socjalistycznych, jakie problemy widzicie i jakie problemy chcecie rozwiązać, no i najlepiej w jaki sposób. Po dwa główne tematy poproszę. To kwestia przede wszystkim mieszkaniowa, po drugie kwestia braku reprezentacji w polskim ustawodawstwie, jak chodzi o grupy pracownicze. Przede wszystkim jak chodzi o mieszkania, no to głównym problemem jest to, co jakby się przebija przez chyba wszystkie co bardziej lewicowe media, czyli kwestia cen mieszkań i spekulacji tymi mieszkaniami. Teraz widzicie tą tendencję, że mieszkania stają się nie miejscem do mieszkania, a stają się inwestycją. Nawet teraz reklamy deweloperskie nie dotyczą tego, nie zachęcają ludzi do tego, żeby w tych mieszkaniach mieszkać, tylko mieszkania się reklamuje jako inwestycję długoterminową. I to jest jeden z problemów, ponieważ przez to, że ludzie kupują mieszkania jako inwestycje i te mieszkania stoją puste, to mieszkania drożeją. A jak mieszkania drożeją, to jak ktoś nie posiada mieszkania własnościowego, no to ma problem, bo jak rosną ceny mieszkań do kupna, to rosną też ceny mieszkań do wynajmu. Jak rosną ceny mieszkań do wynajmu, to coraz więcej osób jest zmuszonych do mieszkania nawet nie w kawalerce wynajmowanej, tylko coraz więcej osób wynajmuje wspólnie z kimś. Ktoś wynajmuje jeden pokój, ktoś wynajmuje drugi pokój, bo zwyczajnie tak ludzi nie stać na to. I tu jest ten paradoks, że kapitalizm promuje jednocześnie własność prywatną, jednocześnie ilość mieszkań własnościowych systematycznie spada w porównaniu do lat 80., 90. Chciałem zauważyć, że to te dwa problemy dotyczące obecnych mieszkań i wynajmu, i zakupu, i cen w ogóle lokali, ale też jest problem z dostępnością mieszkań komunalnych i wnioskowaniem w ogóle o te mieszkania, że trzeba spełniać takie warunki, żeby uzyskać mieszkanie komunalne. Nie dość, że jego nie ma, to jeszcze ciężko w ogóle się zakwalifikować do możliwości jego uzyskania. No tak, też wynika z tego, że w zasadzie od końca lat 70. i części 80. w zasadzie w Polsce nie istnieje polityka komunalna, jak chodzi o budowę mieszkań komunalnych, zarządzanie nimi, cokolwiek. W zasadzie polska polityka mieszkań komunalnych po transformacji ustrojowej to w zasadzie brak polityki, więc jakby jeden z postulatów na pewno to inwestycja państwowa w budowę mieszkań komunalnych, w to, żeby było ich więcej, żeby skrócić do nich kolejki. To po pierwsze. Po drugie, część tych mieszkań, na ile to możliwe, znaczy tych bloków całych komunalnych odzyskać, bo dużo tych bloków zostało wyprzedanych. Na początku było to jeszcze względnie niegroźne, bo wykupiły je spółdzielnie mieszkaniowe, które jako tako nimi zarządzały w sposób jeszcze ludzki. No potem te spółdzielnie też, czy to się rozwiązały, czy to część swojej własności przekazały deweloperom i landlordom tak zwanym, czyli osobom, które zarabiają z posiadania mieszkań i wynajmowania ich. To pierwsza kwestia, czyli budowa nowych mieszkań komunalnych na szeroką skalę, a nie jakieś mieszkanie plus
typu PiS, gdzie oni wybudowali dosłownie śmieszną ilość mieszkań i nazwali to programem socjalnym. Druga kwestia, ograniczenie możliwości posiadania więcej niż jednego mieszkania, powiedzmy, nie wiem, częściowo na przykład, nie wiem, że ktoś może posiadać jedno mieszkanie na wynajem, bo to jest jeszcze względnie, powiedzmy, jakoś możliwe do uzasadnienia tym, że ktoś odziedziczył mieszkanie po dziadkach. To jeszcze jakoś jestem w stanie uwierzyć, ale nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś odziedziczył 20 mieszkań. Więc to jest druga kwestia, czyli ograniczenia prawa do posiadania mieszkań na wynajem. Trzecia sprawa, bardzo podoba mi się polityka, którą nie jestem pewien, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii to się wprowadziło. W Portugalii chyba, że pustostany, jeżeli stoją puste przez określoną ilość czasu, chyba pół roku albo trzy miesiące, to państwo ma prawo je przejąć i wykorzystać pod siebie. No to jest jakby moim zdaniem logiczne, tak? Jeżeli budynek stoi pusty, nikt go nie używa, jedyne co, to zajmuje przestrzeń i jeszcze służy jako spekulacja do windowania cen innych rzeczy, które dana osoba posiada, no to moim zdaniem społeczeństwo powinno mieć prawo takie miejsce przejąć i zrobić z niego użytek. No to jest jakby nie do pojęcia, że ludzie są bez mieszkań, a pozwala się na to, żeby jakiś budynek stał pusty i w ogóle nieużytkowany. Jeszcze karać ludzi za to, że próbują takich pustostanów robić jakiś użytek. Co do kwestii reprezentacji pracowników w ustawodawstwie. Moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem jest zastąpienie Senatu, który moim zdaniem w tej chwili nie spełnia żadnej roli poza ewentualnie tworzeniem równowagi czasem między opozycją a koalicją rządzącą w danej chwili w Sejmie. Zastąpienie tego Senatu izbą, która składałaby się z reprezentantów i reprezentantek związków zawodowych i organizacji pożytku publicznego. Z tego względu, że taka izba stanowiłaby przeciwwagę do parlamentu, który w tej chwili jest najczęściej obsadzany przez reprezentantów różnych grup bogaczy, czy to polskich, czy to zagranicznych. Więc ewentualnie taka izba, która zastąpiłaby Senat, izba reprezentantów związków zawodowych i organizacji pożytku publicznego, moim zdaniem powinna mieć prawo do weta ustaw przegłosowywanych przez Sejm, prawo do opiniowania tych ustaw i ewentualnie do poddawania w akt oskarżenia ministrów, jeżeli uznają, że ich polityka szkodzi interesom grup, które reprezentują ci reprezentanci, reprezentantki związków zawodowych i organizacji pożytku publicznego. I to jakby moim zdaniem, no to jest wiadomo polityka przejściowa do całkowitego przejęcia ustawodawstwa przez pracowników, no ale no czegoś trzeba zacząć, a nie zrobimy wszystkiego od razu. Generalnie Akcja Socjalistyczna bardzo dużą uwagę nakłada właśnie na kwestię demokracji i na kwestię tego, że de facto żyjemy aktualnie w systemie oligarchii, powiedzmy oligarchii reprezentatywnej, bo jakieś tam organy reprezentatywne istnieją, ale one istnieją głównie po to, żeby kłamać de facto większości społeczeństwa. Z jednej strony mówi się nam, że żyjemy w demokracji, że ludzie są u władzy i że możemy zrobić wszystko, co tylko sobie życzymy, ale z drugiej strony ogromne części społeczeństwa, ogromne części życia społecznego, cały rynek, cała kwestia ekonomiczna, one są absolutnie w monopolu klasy posiadającej w tym momencie. To klasa posiadająca, posiadając środki produkcji, może sobie robić z nimi cokolwiek sobie życzy. I to nie jest kwestia jakaś drobnostkowa, to jest kwestia większości naszych żyć. Ogromną część naszych żyć poświęcamy właśnie na pracę i biorąc pod uwagę, że właśnie te aspekty społeczne nie są pod kontrolą większości społeczeństwa, nie możemy mówić absolutnie o tym, że żyjemy w demokracji. Właśnie dlatego powinniśmy się sprzeciwiać wszystkim takim organom antydemokratycznym. Właśnie tak jak ty wspomniałeś, Mateusz, o Senacie, który jest w ogóle z założenia jest antydemokratyczny, ale także instytucjom antydemokratycznym takim jak Unia Europejska, bo Unia Europejska de facto jest takim półpaństewkiem, który istnieje ponad naszą krajową polityką, tylko że większość aspektów tego półpaństewka nawet nie jest reprezentatywna. Cała ta polityka ekonomiczna, która jest zarządzana przez biurokratów z Brukseli, ona jest zupełnie poza kontrolą nawet reprezentatywną, powiedzmy, mas, przez co właśnie nawet jeśli w jakimś kraju uda się, na przykład jak już 10 lat temu prawie, w Grecji doszła do władzy lewica i próbowała jakiekolwiek zmiany wprowadzić, to oni po prostu tego nie mogli zrobić, bo od góry w Unii Europejskiej po prostu zadecydowano, że nie mogą tego zrobić, byłoby to sprzeczne z interesami władzy. I teraz tak, nie możemy też oczywiście udawać, że to nie istnieje. Nie powinniśmy też, moim zdaniem, jako
jakoś wspierać takich brexitowych inicjatyw, które są de facto po prostu nacjonalistycznymi odpowiedziami na ten problem i nie rozwiązują tego problemu. Powinniśmy walczyć o demokrację w Europie. Powinniśmy walczyć o właśnie demokratyzację i scentralizowanie państwa europejskiego w taki sposób, żeby to rzeczywiście było demokratyczne i żeby to państwo i ta władza, to ona musi być zdecydowana, musi być realna. Nie może być takiej sytuacji, że używamy demokracji jako takiego parasolka, który tam jakieś rzeczy w społeczeństwie może kontrolować, ale sfer społecznych nie może kontrolować, czyli na przykład rynku. To musi być władza absolutna. Okej, a druga sprawa, druga kwestia to jest kwestia wyzwolenia kobiet i osób LGBT. Wszyscy wiemy, że w Polsce przez ostatnie kilka lat kwestia feminizmu była jedną z głównych ścieżek, przez które masy zaangażowane politycznie były jakkolwiek zorganizowane, jeśli chodzi o strajk kobiet. I to był właśnie chyba jedyny przez ostatnie lata temat, który rzeczywiście zaangażował masy społeczne. Aborcja powinna być darmowa, dostępna, legalna. I to jest kwestia generalnie próby właśnie kontroli przez państwo, przez klasę rządzącą, próbę kontroli ciał i życia mniejszości społecznych. Tutaj jest kwestia wolności ucieczki dla osób, które doświadczają przemocy w rodzinie. I to takiej możliwości, która nie jest jakoś tam abstrakcyjnie dostępna, tylko że powinny być dostępne sposoby, dla których takie osoby mogłyby czuć się bezpieczne, mogłyby jakoś tak sensownie, ekonomicznie żyć bez strachu przed biedą. Bo z jednej strony fajnie mieć prawo do jakiegoś takiego abstrakcyjnej ucieczki, jak jest się, powiedzmy, matką pięciorga dzieci, która doświadcza przemocy właśnie, ale jeśli nie ma się innego dostępu do przetrwania niż bycia nadal w tym związku, to nie jest realne prawo, więc powinniśmy walczyć właśnie o dostęp do schronienia dla takich osób, które doświadczają przemocy domowej i powinniśmy właśnie kłaść wolność osób, wolność tych mniejszości jako coś, co jest na centrum w naszej polityce, jeśli chodzi o te mniejszości. I generalnie, jeśli chodzi o w ogóle naszą politykę, uważam, że socjalizm to jest dążenie do wolności. Socjalizm to jest ostateczna wolność. Dziękuję bardzo. Myślę, że to mamy. Także dziękuję wam bardzo za pomoc, za uczestnictwo, za wasze wypowiedzi i wasze myśli. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy, są zainteresowani tym, co Akcja Socjalistyczna i Czerwoni mają do powiedzenia i czego chcą, znaleźć można więcej informacji na stronie akcjasocjalistyczna.pl i czerwoni.org. No i tak jak mówię, dziękuję wam bardzo. Mateusz Binias, Tosia Lewi i Michał Tomasik. Dobrego życia wam życzę. Dziękuję bardzo za dyskusję.